Dzień dobry, kochani. Ja witam Was dzisiaj takim moim śniadankiem. Tutaj mam szklaneczkę smoothie banan z truskawką. Tutaj mam trzy chrupkie kromki z pastą z jajek i z jogurtem naturalnym. No i kilka pomidorków. Także zaczynamy dzień. Witam Was, kochani, już z tej strony. Przybliżyłam się tak do Was, bo chcę Wam coś pokazać. Zobaczcie, jakie cudne pazurki sobie zrobiłam. Użyłam do nich naklejek wodnych. Ja Wam jakiś czas temu mówiłam, że... Ach, nie wiem, jak to pokazać. Zobaczcie, nie wiem, jak wziąć nawet rękę. Jakiś czas temu mówiłam Wam, że zamówiłam trochę nowych rzeczy do paznokci. I wczoraj wzięłam się za zrobienie sobie od nowa paznokci, bo miałam już dosyć duży odrost i były strasznie długie. Także wykorzystałam te moje piękne naklejeczki wodne i mam teraz takie cudne pazurki. Słuchajcie, jestem w nich zakochana. Są tak piękne, tak wiosenne, tak kolorowe, że normalnie szok. Nie mogę się nadziwić i nacieszyć, że udało mi się je w ogóle zrobić. Oprócz tych naklejek wodnych, bo to są naklejki wodne, tak, o których nie miałam zielonego pojęcia, nie wiedziałam, jak się je robi, nigdy nie miałam ich robionych ani u kosmetyczki, ani sama nie robiłam, nawet nie widziałam, jak ktoś je robi. Robiłam je wczoraj pierwszy raz. Oczywiście YouTube mi trochę pomógł, nie powiem, że nie, bo zmarnowałam kilka tych naklejek, zanim w ogóle odkryłam, jak ja to powinnam robić poprawnie i w efekcie końcowym mam motylki, bo ten wzór najbardziej mi się podobał, wydaje mi się taki jakiś najbardziej wiosenny, ale pokażę Wam jeszcze inne rzeczy, które kupiłam. Pierwsze to są takie żele, one są świecące w ciemności pod ultrafioletem. Mam nadzieję, że będą tak piękne, jak wyglądają na zdjęciach na Amazonie, bo ja je zamawiałam na Amazonie. Za chwilę Wam wrzucę przebitkę, jak one wyglądają, jak one mają wyglądać, bo ja jeszcze ich nie testowałam. Następne są spider żele. Są to same ciemne kolory w zasadzie. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie chcę ich na razie wyjmować z torebki. Później Wam pokażę, jak wyglądają wyjęte. W zasadzie tylko opakowania, bo nie będę ich otwierać na razie. To są spider żele. Też ich nigdy nie używałam, dlatego jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądać. Więc... Znów zacznę kombinować z paznokciami i jeszcze zamówiłam, są takie pyłki do wcierania, jest ich 2, 4, 6, nie wiem, czy to będzie widać, różowy i złoty. W sumie to nie będę Wam mówiła, jakie to kolory, bo tutaj ich dobrze nie widać. Kolejne. I już dwa ostatnie. Też Wam się pojawi przebit. Dla wszystkich tych rzeczy w zasadzie zrobię Wam przebitki w formie zdjęć, żeby Wam pokazać, jak to wygląda na stronie i jak mają wyglądać te produkty po użyciu. Kupiłam jeszcze komplet pędzli do zdobień. Ja mam wrażenie, że ja mam takie same w Polsce, tylko że w białym etui. No może się mylę, może nie są takie same, ale tak mi się wydaje, że chyba nawet to samo mam. Także jeszcze takie przyrządy sobie zakupiłam. Bo moje pędzle już są tak wysuszone, że no pozostałości tam brokatów, żeli, mimo że ja je czyszczę po każdym użyciu, no to jednak coś tam zawsze zostaje. Zamówiłam jeszcze, słuchajcie, na próbę dwa takie bardzo tanie żele. To kupiłam na eBayu, nie pamiętam, ile kosztowały, też jak znajdę, to Wam je podlinkuję. Jeden już otworzyłam i ja robiłam sobie wczoraj tym żelem paznokcie i powiem Wam, że jestem zadowolona. Wcale nie jest gorszy niż te drogie żele. Ten jest taki pink, przezroczysty.
wcale nie są gorsze, tak jak mówię, od tych, którymi robiłam wcześniej, a kosztowały naprawdę dużo więcej. Dlatego jak zamówiłam jeden, zobaczyłam, że on ma fajną konsystencję, to od razu zamówiłam drugie, bo one się kończyły. Nie wiem, czy jeszcze będą dostępne. I ostatnimi rzeczami właśnie są te naklejki wodne. One są przepiękne. I co najlepsze, to zamówiłam dwa opakowania. Tak naprawdę nie zagłębiałam się w to, czy one się różnią, czy nie różnią. Były w różnych cenach, a okazały się takie same. Tak, są identyczne wszystkie, dlatego ja wczoraj z tych dwóch opakowań wykorzystałam prawie wszystkie motylki na moje paznokcie. Zostały tutaj chyba, a może z sześć zostało, to są dwa takie luzem. Tutaj są takie mandale, które zmarnowałam. Gdzieś tam jeszcze pod spodem są jakieś dmuchawce. Też niestety już nie są kompletne, bo próbowałam na początku je nałożyć i mi nie wychodziło. I zamówiłam jeszcze taką dużą pakę pilników, bo wiadomo, tego nigdy za wiele, ale ja z tych pilników nie jestem zadowolona zbytnio. Bardzo szybko się zużywają. Ja wczoraj zużyłam już dwa na spiłowanie moich poprzednich hybryd i odpiłowanie tych paznokci po nałożeniu żelu, żeby były ładne, wiadomo, gładkie. Zmarnowałam już dwa, więc wydaje mi się, że ich jakość nie będzie najlepsza. Zmienię szybciutko kadr na chwilę i pokażę Wam, jak wyglądają te naklejki wodne. Ja rozłożę jedno opakowanie, tak żebyście mogli mniej więcej zobaczyć. A jeżeli będziecie kiedyś chcieć, to myślę, że za jakieś dwa tygodnie będę znowu robiła sobie paznokcie. To może będę mogła nagrać, jak te naklejki się robi. Bo może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy może mieli robione takie paznokcie, a takie naklejki wodne to super sprawa, bo możemy je nałożyć też na zwykły lakier i po prostu przemalować je bezbarwnym lakierem na wierzchu, żeby je po prostu zabezpieczyć, żeby się nie zmywały, albo po prostu topem. Także tak, ja przeskoczę na inny kadr i pokażę Wam, jak te naklejki wyglądają, jakie są piękne. Na początek pokażę Wam, jak ładnie wyglądają te paznokcie, bo z takiej perspektywy lepiej widać te motylki. Zobaczcie, jakie są piękne. Tutaj mam jeszcze napis Butterfly, na tym też. No i takie motylki. Każdy paznokieć jest inny. Te motylki, każdy był pojedynczo, także musiałam trochę pokombinować, pogimnastykować się, żeby je tutaj poukładać i żeby to jakoś wyglądało. Ja zrobiłam sobie przezroczyste paznokcie, bo wydawało mi się, że najlepiej na przezroczystych będzie to wszystko widać. One nie mają jakiegoś ładnego kształtu, bo tak jak mówię, ja nie potrafię robić paznokci, robię je tylko sobie. Znaczy, nie potrafię. Znam podstawy, ale nie potrafię robić dobrych kształtów, ładnych kształtów. Także tak wyglądają te pazurki. No, sami powiedzcie, czy nie są urocze. Moim zdaniem są takie idealne na wiosnę. Tak wyglądają te chromy. Myślę, że właśnie z takiej perspektywy lepiej to wszystko widać. Do każdego, tak jak mówiłam, dołączona jest taka pacynka, no i one są w takich osobnych woreczkach, no bo wiadomo, jak później użyjemy pacynki, żeby to nic nam się nie mieszało, nie ciapało. Także tak wyglądają te chromy. Kolejne są te spider żele. Oczywiście, jak widzicie, są to Chińczyki, więc ja dużo od nich nie wymagam, ale tak jak mówię, ja nigdy ich nie używałam, także jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać, czy w ogóle uda mi się coś z tym podziałać. Jak to laik, będę się uczyć na sobie. Także jeszcze takie spider żele. Mamy tutaj jeszcze te żele, które mają świecić w ciemnościach. Ich chyba jestem najbardziej ciekawa. Do nich dołączone są takie pędzeleczki. Myślę, że też będą fajne, jeżeli nauczysz się cokolwiek nimi robić, oczywiście. Następne są te żele. Tu jest aż 56 gram, słuchajcie, takiego żelu. No i tak jak Wam pokazywałam, to jest taki przezroczysty na paznokciach, tak jak u mnie, różowy,
żel. No skoro mi udało się nim zrobić paznokcie, to znaczy, że nie jest zły. Pokażę Wam jeszcze te pędzle. Etui wygląda w ten sposób. Ładne. Tutaj jest zamykane na dwa takie zatrzaski magnetyczne. Tutaj mamy... to jest chyba właśnie do używania do spider żelu i do robienia fręcza, tak mi się wydaje. No i te wszystkie pędzeleczki, wiadomo, one są różnych rozmiarów, różnej grubości, długości, szerokości, także wszystko, co potrzebne, myślę, że tu znajdę. Tutaj mam jeszcze całą pakę takich pilników. Ja wolę ten kształt, nie lubię tych bananów. Tymi po prostu łatwiej mi się pracuje. Jednak są one słabej jakości. Ja do zrobienia wczoraj paznokci, czyli do zdjęcia hybrydy i do opiłowania zużyłam aż dwa. Także myślę, że mimo że to jest taka duża paka, to na zbyt długo mi nie wystarczy. Tutaj mam jeszcze te naklejki wodne. To jest cała paczuszka, oprócz oczywiście tych motylków, które mam, bo zużyłam z obydwóch paczek te motylki. Zobaczcie proszę, jakie cudeńka możemy tutaj znaleźć w takiej paczuszce. Normalnie do wyboru, do koloru, dla każdego. Co kto lubi, na pewno znajdzie jakiś motyw dla siebie. Te są też bardzo ładne. Na nie wczoraj nie wpadłam. Coś takiego. No jest ich, słuchajcie, od groma. Mamy jeszcze takie. Takie. Nie wiem, czy one się powtarzają, czy też nie. No ale jest ich cała masa. Ja myślę, że jak kiedyś będę chciała zrobić rozdanie, to zamówię takie też te naklejki pod rozdanie, żeby może któryś z Was zrobić taki mały prezent. Te naklejeczki, słuchajcie, można nakładać na zwykły... O tak, nie uciekajcie. Na zwykły lakier, nie tylko na hybrydy. Wystarczy je później zabezpieczyć tylko bezbarwnym lakierem. Także fajna sprawa do ozdobienia paznokci. A sami, no powiedzcie, czy no każdy coś tutaj naprawdę dla siebie znajdzie, na każdą w zasadzie okazję. Ja może to tak chaotycznie Wam pokazuję, bo je wymieszałam. Niepodzielone są na różne motywy. No ale są naprawdę przeurocze. Ja próbowałam właśnie z czymś takim wystartować, z innym wzorem na cały paznokieć, żeby nakleić, ale po prostu nie potrafię tego zrobić, więc dałam sobie spokój. No i mamy całą taką masę naklejeczek, które były w jednym opakowaniu. Przycupnęłam sobie teraz w zupełnie innym miejscu niż zazwyczaj nagrywam. Nie jest to kuchnia, nie jest to tło, jakim jest moja komoda pod telewizor, tylko... jest to fragment naszego projektu, czyli ściany z głośników. Są to głośniki retro, vintage, nie ma tutaj żadnych nowych głośników, nowoczesnych. Jakiś czas temu stwierdziliśmy, że chcielibyśmy taką ścianę utworzyć. Znaleźliśmy zdjęcia na internecie i strasznie nam się to spodobało, jednak okazuje się, że nie jest to aż takie proste, jakby się mogło wydawać, bo zamówiliśmy, nie chcę Wam tu kłamać, ale kilkadziesiąt głośników różnej wielkości. Jak się później okazało, kilka się powtarza. No i musimy teraz pomyśleć, jak to wszystko skomponować. Długo się zastanawiałam, czy w ogóle tą scenerię moją za plecami zmienić. No ale pomyślałam, że zawsze nagrywam w kuchni albo właśnie na tle mojej komody. Tak więc dzisiaj sobie przycupnęłam tutaj. Co prawda te głośniki jeszcze nie są ustawione tak jak być powinny, tak jakbyśmy chcieli, bo ciągle brakuje nam czasu, żeby to odpowiednio zaprojektować i zrealizować ten nasz projekt.
No ale tak, będziemy mieć całą ścianę w głośnikach. Tych głośników jest aż za dużo. Trochę się rozpędziliśmy i jest ich za dużo, tak więc w momencie, kiedy już wszystko sobie ustawimy tak, jakbyśmy chcieli, to pozostałe głośniki na pewno sprzedam. Nie ukrywam, była to bardzo duża inwestycja. Ja się nie spodziewałam, że Rafał będzie skłonny wydać tak dużą ilość pieniędzy na głośniki, bo ja byłam na początku bardzo sceptycznie do tego nastawiona i przeciwna, ale tak naprawdę powiem Wam, że z biegiem czasu ten projekt mi się podoba. Żałuję trochę, że nie nagrywałam Wam takich przebitek w trakcie, kiedy nam te głośniki przychodziły i jak ja je rozpakowywałam, bo zazwyczaj to było tak, że podjeżdżał kurier, zostawiał mi 100 spaczek. Te paczki ważyły naprawdę po kilkadziesiąt kilogramów niektóre i ja z tymi paczkami dymałam na pierwsze piętro, bo mieszkam na piętrze. Kurierzy, mam wrażenie, że już mieli swego czasu nas dosyć, bo na zmianę przyjeżdżał kurier z DPD, z UPS-u i z Hermesa. Pan z Hermesa w ogóle poniszczył nam kilka rzeczy, zniszczył nam kilka głośników, bo nimi rzucał pod drzwiami po prostu. Zamówiliśmy też cudowny telewizor, słuchajcie, taki retro, vintage, nie wiem jak to nazwać. Jak znajdę zdjęcie tego telewizora, to wrzucę Wam przebitkę. Ten telewizor podejrzewam, że za kilka lat miałby ogromną wartość. Nam się udało go wylicytować za kilkanaście bądź kilkadziesiąt funtów. Nie bardzo dużo, ale wiecie jak to jest. Nie liczy się cena, liczy się to, że po prostu strasznie chcieliśmy go mieć. I w momencie, kiedy ja wyszłam odbierać paczki i ja słyszałam, jak on rzucił paczkami, to po prostu zrobiło mi się słabo. I przyszłam do domu i jak, wiecie, wzięłam tą paczkę i potrząsnęłam, to po prostu się rozpłakałam, bo już wiedziałam, że ten telewizor jest zbity. Tak więc zmarnowała nam się jeden fajny element tej układanki za mną. I jestem z tego powodu bardzo rozczarowana i mieliśmy w planie kupić kilka takich telewizorów, jednak daliśmy sobie spokój ze względu na to właśnie, że jest problem z transportem. No a tych głośników jest naprawdę kilkadziesiąt, kilka razy jechaliśmy na śmietnik, no bo musieliśmy na wysypisko wywieźć kartony, w których to wszystko przychodziło, te wszystkie folie bąbelkowe. My mamy samochód osobowy, mały i powiem Wam, że jak nawet te kartony były pocięte w takie małe kawałeczki, to ich było tyle, że no nie sposób było to spakować do samochodu na raz, nawet na dwa, byliśmy chyba pięć razy na wysypisku, także masakra, no ale jak widzicie, część projektu jest już za nami, teraz pozostało nam tylko wygospodarować, no myślę, że dużo czasu na poskładanie tych klocków, tak żeby to fajnie wyglądało i miało głębszy sens. Rafał jeszcze chce, wiecie co zrobić, on chce te wszystkie głośniki, jakby to powiedzieć, podłączyć do jakichś transformatorów, tak żeby można je było podłączyć pod amplituner, żeby mogły wszystkie naraz zagrać. Także myślę, że to jeszcze długo nie nastąpi, mam taką nadzieję, bo po prostu już wystarczy, że mamy tutaj w pokoju cztery głośniki i dwa w kuchni i jak włączymy głośniej muzykę, to jest naprawdę głośno. A jednak realizacja takiego projektu i włączenie tego wszystkiego naraz mogłoby skutkować, nie wiem, wizytą policji nawet przypuszczam, bo mogłoby to ludziom przeszkadzać. A mój Rafał niestety czasem nie ma umiaru i potrafi tak rozgłosić muzykę, że aż ja nie mogę wytrzymać, a ja też lubię słuchać głośną muzyki. No więc tak, zdradziłam Wam kawałek naszego projektu. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać już niedługo. Tak, bardzo bym chciała, żebym jeszcze, myślę w czerwcu, może lipcu, pokazała Wam, jak ta ściana już wygląda w efekcie końcowym.
Bo ja sama się bardzo niecierpliwie, ale jak wiadomo, nie zawsze mamy na tyle czasu, ile byśmy chcieli. Ale Rafał pracuje po 12 godzin, wychodzi przed 6 rano, wraca po 18, tak więc on jak już wróci z pracy po tych 12 godzinach, to po prostu siadamy sobie, chcemy odpocząć, spędzić czas razem. Ja też staram się nawet nie nagrywać, powiem Wam, jak on jest w domu, albo jak ma po prostu wolny, bo chcemy ten czas po prostu spędzić razem, a nie każde po prostu, żeby zajmowało się wtedy swoimi sprawami. Więc być może teraz, jak będzie miał wolne, albo jak będziemy mieć urlop, w sensie Rafał będzie miał urlop, bo ja nie pracuję, jak Rafał będzie miał urlop, to myślę, że w końcu się zmobilizujemy i dokończymy ten nasz projekt. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że już całkiem sporo nas tutaj jest i chciałabym może zrobić odcinek typu Q&A, nie wiem, co o tym myślicie. Ja wydaje mi się, że nie mówię zbyt dużo o sobie. Znaczy, no mało też nie mówię, bo coś tam przemycam w tych filmach, jakichś informacji. Natomiast pomyślałam, że może chcielibyście się czegoś więcej o mnie dowiedzieć. Nie wiem, jak się zapatrujecie w ogóle na coś takiego. Chciałabym Was bardzo prosić o informację, czy chcielibyście taki odcinek, czy nie, w komentarzach. Jeżeli byście chcieli, to już teraz zachęcam Was do zostawiania pytań po prostu w komentarzach, tak żebym ja mogła sobie te pytania zgrupować i nagrać wkrótce, myślę, taki odcinek typu Q&A. Myślę, że wspomnę jeszcze w innych vlogach o właśnie, o pomyśle moim z Q&A i myślę, że z kilku takich vlogów, z komentarzy pod nimi uda mi się zebrać wystarczającą ilość pytań, aby taki odcinek nagrać. Myślę, że będę Wam mogła odpowiedzieć na każde pytanie. Jeżeli któreś byłoby dla mnie, wiadomo, może nie tyle niewygodne, co wiecie, o niektórych rzeczach nie chce się mówić, to ja po prostu o tym powiem i pominę takie pytanie. Być może wytłumaczę, dlaczego nie chcę odpowiadać, ale myślę, że to już musiałyby być jakieś takie pytania bardzo niewygodne, na które ja bym nie odpowiedziała. Raczej jestem otwartą osobą i myślę, że mogę się podzielić z Wami informacjami na mój temat. Tak więc jeżeli chcielibyście Q&A na moim kanale, nagrywam już pół roku, tak, nagrywam już pół roku, także myślę, że taki odcinek byłby fajny. Sama bym chciała się dowiedzieć, co Wy byście chcieli dowiedzieć się na mój temat. No i naprawdę jestem bardzo tego ciekawa i chciałabym, naprawdę bym chciała nagrać taki odcinek, tak więc zachęcam Was do zostawiania pytań. Natomiast wiecie co, ja dzisiaj troszeczkę porobiłam, idę teraz przygotować jutrzejszy obiad. Tak, jutro na obiad będzie kaczka, będą piersi z kaczki, także ja sobie je teraz zamarynuję, żeby one, wiecie, no poleżały sobie co najmniej przez, nie wiem, 12-14 godzin w marynacie. Myślę, że pokażę Wam, jak będę tą kaczkę przygotowywać i chyba jak już ją jutro przygotuję, to po prostu wrzucę Wam tylko przebitkę, jak ona wygląda, bo ja już tą kaczkę robiłam. Smakuje pysznie i myślę, że niektórzy z Was może chcieliby skorzystać z tego przepisu. Tymczasem ja będę się już z Wami żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za poświęcony czas. Oczywiście, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, zostawcie proszę kciuka w górę, subskrypcję, nie zapomnijcie o komentarzach w kwestii tego, czy chcecie Q&A i jeżeli chcecie, to jakie pytania chcielibyście mi zadać oczywiście. A ja tymczasem uciekam do kuchni, pokażę Wam, jak zamarynuję kaczkę, jakimi przyprawami. Już tak jak mówię, na sam koniec będzie tylko pokazane, jak ta kaczka wygląda. Także dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Pa! Pokażę Wam, jak fajnie przygotować piersi z kaczki. Ja mam tutaj cztery filety z kaczki ze skórą.
I co będzie mi potrzebne? Łyżeczka płaska pieprzu, łyżeczka płaska soli, łyżeczka czosnku granulowanego. Jeżeli nie mamy granulowanego, może być też normalny czosnek, tylko przeciśnięty przez praskę. Myślę, że jeden, góra dwa ząbki wystarczą. Łyżeczka tymianku, łyżeczka majeranku, 3 stołowe łyżki oliwy z oliwek. I będę marynować tego kaczora przez całą noc w woreczku do pieczenia i też w woreczku będę go piekła. Także ja Wam szybciutko postanowiłam wcześniej nagrać, jak to wszystko ma wyglądać, a efekt końcowy już Wam pokażę dnia następnego. Dogram po prostu tą końcówkę, że tak powiem, już jak faktycznie ta kaczka wygląda. I od czego zacznę? Zacznę od tego, że ponacinam tą skórę na kaczuszce tak w taką krateczkę. Zaraz Wam pokażę. Właśnie w ten sposób ponacinam wszystkie cycki. Ok, kaczucha już ponacinana, teraz pokażę Wam, co będę robić dalej. Na początek wezmę sobie tą moją oliwę i czosnek i razem wymieszam. Troszkę porozlewałam, ale to nic. I teraz dodam wszystkie pozostałe w sumie przyprawy, bo tak będzie mi łatwiej, Wam myślę też. Wszystkie zioła. Tak będzie najprościej wymieszać wszystko z olejem. Powstaje nam taka papka ze wszystkimi ziołami. Będzie nam teraz potrzebny woreczek do pieczenia. Ja teraz włożę wszystkie te piersi do woreczka. Mam już teraz wszystkie piersi w woreczku i teraz wleję sobie ten mój miks przypraw do piersi. Tą łyżeczkę wytrę. O. Wleję sobie to wszystko do tych piersi, poleję po wierzchu i teraz natrę piersi dokładnie z każdej strony tymi przyprawami. Piersi już są natarte wszystkimi przyprawami. Teraz wędrują na całą noc do lodówki, a jutro będę je piekła w 180 stopniach z termoobiegiem przez 40 minut, po czym ja rozetnę ten worek albo wyjmę po prostu do naczynia żaroodpornego te piersi jeszcze na 10 minut, tak żeby się tylko skórka przypiekła. I pokażę Wam już efekt końcowy na talerzu.